Cześć ludzie, witamy się z Wami bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Aneta i moja asystentka. Jak masz na imię? Hania. Hania. Słuchajcie, wielu z Was skarży się wręcz, że na diecie ketogenicznej brakuje Wam pieczywa. Mi też jego brakowało aż do tego momentu. Z tego względu... Śmieszne, nie? Śmieszne. Z tego względu, że właśnie trafiłam na fajny przepis Keto Kocura, który pokazał cudne bułeczki, po prostu są dla mnie idealne. Chciałabym dzisiaj je Wam pokazać. A mama jak się nazywa? Mama jak się nazywa? Mama Aneta. Tak. A powiedz, co dzisiaj zrobimy? Bułeczki! Bułeczki! Zapraszamy! Pa, pa! Tak więc, moi drodzy, teraz pokażę Wam, co potrzebujemy, aby wykonać te superanckie bułeczki. Pierwszą rzeczą jest mąka migdałowa i to jest 200 gram. Podstawą w sumie są jaja. Ja mam takie swojskie jaja, zawsze kupuję z bardzo dobrego źródła. 70 gram łuski babki jajowatej. Tak, moje dziecko mi jak zwykle pomaga, możecie je słyszeć. Oprócz tego, to jest, kochani, ocet jabłkowy. Jedna duża łyżka octu jabłkowego. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki soli. Ja mam sól himalajską, w sumie u mnie w kuchni gości tylko sól himalajska, żadna inna. Teraz, aha, i jeszcze będzie potrzebne co? 375 ml wrzątku i to będzie bardzo szybka akcja, także lecimy z tematem. Jajka wbijamy do miski, do tego wrzucam mąkę migdałową. Z łuską babki jajowatej mieszam proszek do pieczenia i sól. Tak, żeby wszystko mi się tutaj połączyło. I tą mieszankę również dodaję do miski. Na to dodaję ocet jabłkowy, duża łyżka octu jabłkowego i słuchajcie, teraz jest szybko akcja, ponieważ tak, to wszystko zalewamy wrzątkiem i od razu musimy miksować. Zaczynam. I tak to musi wyglądać. Jest to takie lekko jakby sparzone, zaparzone. Generalnie robi się taki jeden wielki kluch. I odczekamy około pół minutki, żeby troszeczkę to przestygło, bo nie chciałabym w to wkładać od razu rąk. I za chwilę będziemy formować fajne bułeczki. Oczywiście w międzyczasie należy wstawić piekarnik, nagrzać go do 180 stopni. I jak już nasze ciasto troszeczkę przestygło, tak żebyśmy mogli swobodnie je formować, to robimy właśnie takie kuleczki, no. Wielkość bułek dowolna, tak jak Wam pasuje. Jeszcze, Haniu, nie muszą się upiec, wiesz? No, do arbuz. I będziemy piec je przez... Dobrze, zaraz dostaniesz. I będziemy je piec przez 40 minut. 180 stopni. Dobra, lepimy bułeczki. No, ja też będę robić. Nie, bo będziesz miała brudne rączki. Wyskoczyło mi. A, wrzuciłam. Bułeczki są już gotowe. Mi z tych proporcji wyszło 11 bułeczek. Oczywiście wielkość sobie dobieracie sami. Ja jeszcze dla sprawdzenia zobaczę, jak będzie smakowało ze słonecznikiem. Tutaj Hanka mi wyżera słonecznik. Ale... No dobra, to Hania mi pomoże, tak? Proszę, poukładaj słonecznik. Dobra. I jak były już będą gotowe, przygotowane przez moją córeczkę, to wędrują do piekarnika. Idę już gotowe. Muszę się poszukać. Oto i one są już z nami. Bardzo się z tego cieszę. Co prawda bułki jeszcze nie ostygły, ale słuchajcie, muszę Wam pokazać. Już jest mokry, bo kroiłam pomidora. Muszę Wam pokazać, jak one wyglądają w środku. No i
powiedzcie, czy nie są cudowne? Jeszcze ciepluchne. Jak pachną. Moje ulubione, czyli rozpuszczone masełko. Dużo masła. Dużo masła. I na to pójdzie dzik. Dzik jest dziki, dzik jest zły. I jest bardzo smaczny i tłusty. Tak. Takie głupoty mi się jakoś gada, nie wiem czemu. Nie słuchajcie wszystkiego. Takie bułki są świetną alternatywą na danie do pracy chociażby, na wyjazd, nie wiem, do samochodu. Składacie. Proszę bardzo. Jeśli jesteście głodni, to wybaczcie mi to proszę, ale muszę. Przepraszam. A mogę z tego skoczyć? Wiem, że z pełną gębą się nie mówi, ale musiałam. Po prostu polecam serdecznie. Jak lubicie nas oglądać, to dajcie łapkę w górę. Łapka w górę. Dziękujemy bardzo. Pa, pa.